Czy to jest pierwsze posiedzenie? Nie, Fundacja Wolność. Będzie wszystko w internecie dostępne. Tutaj. Ale od kogo pan ma zgodę na filmowanie? Od wszystkich tutaj radnych zebraliśmy. Poczytam jeszcze raz wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który... Normalnie, to chyba jeżeli ktoś się nie zgadza, na to pan nie może go filmować. Jeśli ktoś się nie zgadza, to nie kandyduje do Rady Dzielnicy. Nie, proszę pana, myli się pan. Tak? Ma pan jakieś dokumenty potwierdzające pańską tożsamość? Mam. Można zobaczyć? Nie można. No to proszę nie filmować. I ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej Dzielnicy i członków Komisji Rewizyjnej. To czym do małej pory, może ja wiem, że podejrzeć. Proszę poczekać chwileczkę, dobrze? A skąd pan? Panie Krzysiu, mogę iść sobie środka. Nie, ja tak stoję, bo i tak zaraz kolega mnie zmieni. Nie, w porządku. Już jak lepiej, bo to gdzie dzień dobry. Pan filmuje posiedzenie Rady. Nie chce się filmować. Ja sobie na przykład nie życzę, żebym był filmowany. Nie muszę się zjadać. No, w związku z tym bardzo bym prosił, żeby pan wyjaśnił tą sprawę z tym panem. Kto pana zaprosił tutaj? Chciałbym... Nikt nie musi zapraszać na posiedzenie Rady Dzielnicy, proszę pana. Proszę pana, wpisał się pan na listę gości? Mogę się wpisać, jeśli jest taka proszę mowa. Pana, czy pytał się pan, czy pytał się pan tutaj zebranych, czy nikogo zgadzają się? Nikogo się nie pytałem. A jakie przepisy nakazują mi zapytanie się o możliwość nagrywania? Proszę mi powiedzieć. Proszę pana, my się tutaj zebraliśmy, konstytuuje się rada. Takich rzeczy dokładnie, się nie nagrywa. Chciałbym to nagrać właśnie. Takich dlatego. Rzeczy się nie nagrywa. Ale dlaczego? Jakie przepisy zabraniają to nagrywać? Proszę mi powiedzieć. Proszę pana, ja panu odpowiem w ten sposób. Widzę, że kolega mnie też nagrywa, tak? Oczywiście, że tak. Kolega zaprosił tego pana? Nie, jestem dziennikarzem. Mogę nagrywać. Proszę pana, więc ja panu powiem tak, moje konstytucyjne prawo. Ale jakie? Na przykład mówi, że ja sobie nie życzę tego. Ale które prawo? Proszę wskazać. No proszę wskazać, które prawo? Proszę przeczytać sobie konstytucję. Ale które? Ale proszę wskazać jakiś konkretny przepis. Państwo mają prawo nagrywać, nie nagrywają. Panie marszałku, proszę do się odczytać. Artykuł 61 punkt 2 Konstytucji RP mówi o tym, że można nagrywać posiedzenia między innymi rad dzielnic. Artykuł 61 punkt 2 Konstytucji, proszę przeczytać, to będzie pan wiedział. Mogę się pan prosić tą sprawę z tym panem, żebyśmy bardzo pana proszę. Ale pan już przyznał się w każdym miejscu. Ja mam wątpliwości. Skoro ten pan nie chce się przede mną legitymować, proszę. Ale pan mnie nie może legitymować. Ale ja pana nie chcę legitymować. Przyprowadziłem strażnika miejskiego i niech pan jako strażnik miejski to załatwia. Jako funkcjonariusz. Może pan nie ma też potrzeb, żeby legitymować. Proszę państwa, proszę o cichość. Ciszę. O cichość. Ale to jest przeważającego powiedzenie o cichość. Może to się nie zdziała. I to działa. Także mogę tylko powiedzieć, że ostatnio był na ostatnim posiedzeniu z Kalinowszczyzny pan Osiński. No i tak nas pochwalił, że tak możemy w spokoju pracować, że byłem. No rzeczywiście, nasze spotkania są spokojne, merytoryczne i krótkie, treściwe. Także załatwiamy co to trzeba, tym bardziej, że każdy... Tak jest. Oczywiście. Proszę państwa, w kwestii formalnej proszę o podniesienie ręki tych, którzy są za komisją rewizyjną, która do tej pory była. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, będzie mnie jak. Kto z państwa jest przeciwny? Nie widzę. Kto z państwa się wstrzymał? Sama komisja, a my sami. Myśmy sami nie głosowały. No to się panie wstrzymuje. Się wstrzymuje? Bo komisja tutaj nie może, nie? Proszę państwa, jeden z członków, że ale kto się odnalazł? Bym przeczytał więcej szybko, raz nie wiem. Ale się go było. Spokojnie, proszę państwa, pan się tak głośno szybko. Agacia Kefa. Nie ma jednego. Jest. Banasik Daria jest. Bon. Jest. Błażyński. Jestem. Chmura. Dagilis. Jestem. Iwanicki. Obecny. Krawczyński. Klocek. Milewski. Pana Tomasza nie ma. Gdzie jest pan Tomasz?
Jest. Jest. No dobrze, pan Tomaszek jest. Przepraszam. Tokarczyk. Jest. To pan. Warda. Wardy nie było i nie ma. Werner Krzysztof. Jest. Wiaderek. Właśnie on. Pana Wiaderek. Tak. To co znaczy nie uczyły głosowania? Czy przyjdzie, to zobaczymy w tej chwili. Widomska pani, Wolski, Sławomir i Wysocki Marek. Czyli pana Wiaderka tylko nie ma. Pan protokuje, tak? 19. 19 na to. Dwie osoby z nieobecne. Dwie? Jedna. No właśnie, nie było. No tak, początek. No to Wardy nie było. Miał być 21. Teraz jest 19 osób. Zaraz przyjdzie, to źle się poczuł. Zaraz. Nie, no dobrze, ale na swoim posłuchaniu nie uczestniczy. Nie, ma przyjść, tak? Już iść na poczuć. Proszę o przekazanie kart, które dalej z urzędu. Przekazamy. Ja też pani ma. Ale jak na co głosujemy? Tylko trzeba tam robić parawki jeszcze wieczorem gdzieś. Taki pani z urzędu. Przekazałem. Aha, na wszystkim musicie panie...